Cześć, witajcie moi drodzy. Dziś temat, który zasugerował jeden z naszych stałych widzów, Zenon, którego bardzo serdecznie pozdrawiam i któremu bardzo dziękuję za pomysł, za inspirację. Mianowicie 5 rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, kupując używany smartfon. Zaczynamy. Pierwsza rzecz jest w sumie najprostsza, najłatwiejsza i najbardziej oczywista. Ocena stanu wizualnego. Najlepiej, żeby smartfon nie był po prostu zniszczony. Ocenę stanu pozostawiam Wam. Macie przecież własne oczka. I widzicie, ile uszkodzeń, ile śladów użytkowania jesteście w stanie przy danej cenie zaakceptować. Jeżeli akceptujecie, to spoko. Ja tylko podpowiem, że im bardziej styrany telefon na zewnątrz, tym dobitniejsza sugestia, że ktoś o niego nie dbał i możliwe, że był wiele razy upuszczony, możliwe, że bateria była ładowana jak popadnie, bez myślenia o jej stanie, o jej trwałości. Zatem takich mocno zużytych smartfonów bym unikał nawet za niską cenę, bo mogą być źródłem problemu. Na zakupy proponuję, i tu się proszę nie śmiać, weźcie za sobą lupkę. Wiecie po co? Po to, żeby zajrzeć przez lupkę choćby do gniazda USB, czy mini jacka, czy do szufladki kart. Dzięki lupce, na przykład w szufladce kart, może wypatrzycie ślady zalania. A może w złączu je wypatrzycie, po prostu będzie już jakaś początkowa korozja. Wtedy nie kupujecie. Naturalnie ewentualne uszkodzenia złącza też w ten sposób wyłapiecie. Podobnie oglądacie akcesoria. No jeżeli kabel do telefonu do ładowania wygląda jak ścierka, no to wiadomo, że telefon był dosyć intensywnie eksploatowany. Jeśli wygląda prawie jak nowy, no to znaczy, że smartfon być może był mało używany. Następną rzeczą, którą trzeba zrobić kupując smartfon, jest sprawdzenie, czy został spłacony u operatora. To oczywiście dotyczy smartfonów kupionych w sieciach operatorskich. Każdy z operatorów oferuje możliwość sprawdzenia tego po numerze e-mail. Wystarczy podać e-mail, czy to na stronie producenta, czy nawet podejść do punktu operatorskiego i Wam powiedzą, czy telefon jest wolny od obciążeń, czy też nie. No oczywiście jak jest niewolny od obciążeń, to nie kupujemy. Jeszcze tak na szybko podpowiem tym, którzy będą szukali e-maila, a na przykład na pudełku go nie znajdą, bo nie ma pudełka do telefonu. Wystarczy z klawiatury numerycznej, tej, z której się dzwoni, wstukać gwiazdka #06#. I już. Naturalnie niektóre sklepy pośredniczące w obrocie telefonami używanymi wystawiają Wam też taką własną gwarancję, że oni zapewniają, że telefon jest wolny od VAT i w razie wtopy oddadzą Wam kasę, no ale to już jest kwestia indywidualna. Zależnie od miejsca, gdzie ten telefon kupujecie. Wiadomo, że jak kupujecie od osoby prywatnej, to czegoś takiego Wam nie da. A i taki kwit z komisu niekoniecznie może być jakiś taki w sumie wartościowy, no bo okaże się po 2 miesiącach, że telefon został zablokowany, a komis już po 2 miesiącach się zdąży zwinąć. Także no cóż, najpewniej sprawdzić u operatora. Jak już sobie sprawdzicie u operatora, to przyjrzyjcie się interfejsowi. Ja osobiście unikałbym smartfonów ze zmodyfikowanym oprogramowaniem, czyli smartfonów, które były operatorskie, ale na przykład mają wgrany czysty soft, smartfonów, które mają jakieś mody pozakładane przez właścicieli. Nie dlatego, że to jest złe, tylko no, po prostu nie wiecie, co tam było w tym oprogramowaniu kiedyś grzebane i czy ono na pewno będzie działać tak, jak powinno. Dla własnej pewności ja bym po prostu czegoś takiego unikał. Następną rzeczą, też w sumie dosyć oczywistą przy zakupie telefonu używanego, jest akumulator, a raczej stan jego zużycia. No cóż, kupując telefon nie sprawdzicie tego tak wprost, ale jak będziecie się chwilę bawić, sprawdzać ten telefon przy zakupie, no to popatrzcie, czy przypadkiem poziom naładowania jakoś nadmiernie szybko Wam nie spada. Jak zaczyna bardzo szybko, podejrzanie szybko spadać, no to cóż, podejrzane, prawda? Bateria może być już mocno styrana. Zajrzyjcie też do ustawień baterii, tam do opcji zużycia, one też trochę, może mniej więcej, chociaż w przybliżeniu niedużym, powiedzą Wam troszeczkę o stanie, o kondycji tego akumulatora. Oczywiście są też aplikacje do sprawdzania kondycji akumulatora. Niektóre smartfony, na przykład iPhone'ki, to mają nawet możliwość wyświetlenia tej kondycji, ale to też jest wszystko takie, pamiętajcie, umowne i jak kupujecie używany smartfon, to ja bym proponował przy wyborze modelu sprawdzić, czy ewentualnie zamienne baterie do tego modelu są osiągalne i ile kosztuje wymiana, no bo wiecie, niektóre telefony rozbiera się łatwiej, niektóre trudniej, a są też takie, że akumulator dacie radę wymienić samemu, tak? Więc to też dołączyłbym do tych czynników warunkujących wybór konkretnego egzemplarza smartfona używanego.
No i ostatnia sprawa, nad którą się trzeba zastanowić, kupując używany smartfon, to jest jego wiek, a w zasadzie wiek modelowy, czyli jak stary model kupujecie. O co chodzi? No przede wszystkim o aktualizację i o wsparcie poprawkami. No wiadomo, że w przypadku tych bardzo już starych, nazwijmy to kultowych modeli, które no nadal mają zbyt, bo są właśnie kultowe, nie ma co liczyć na poprawki bezpieczeństwa, nie ma co liczyć na aktualizację do nowszych wersji systemu. Ale jeżeli chcecie kupić po prostu smartfon do codziennego użytkowania, no to zwróćcie też uwagę na to, z którego roku jest to model i na jak długie wsparcie może liczyć. Bo niektórzy producenci już teraz deklarują, że będą wspierać model tam przez 2, nawet może 3 lata, co po niektórzy. No i wtedy warto wybrać telefon, do którego takie wsparcie, powiedzmy, jest, chociaż w newsach, chociaż gdzieś tam w komunikacji marketingowej obiecane. Będzie po prostu Wam służył wiernie dłużej i dłużej będzie dostawał też ewentualne poprawki, czy to bugów, czy zabezpieczeń. Na koniec coś, o czym w sumie z premedytacją trochę nie wspomniałem, bo korci mnie, żeby zrobić na temat osobny filmik, mianowicie refarby, czyli telefony odnawiane, czyli telefony refabrykowane. Generalnie są to smartfony, które wróciły do obiegu po kuracji odmładzającej. Najczęściej to się robi z iPhone'ami, ale z wieloma innymi, szczególnie tymi z wyższej półki, również tak się robi. No i tu taka pierwsza rada, nie odradzam zakupu refarba, ale doradzam bardzo dużą ostrożność przy jego zakupie, no bo wiadomo, telefon został odnowiony, wymieniono mu obudowę, może wyświetlacz, może baterię, ale na jakie wymieniono? Czy na oryginały, czy na coś dobrej jakości zamiennik, czy na najtańszy tandetny zamiennik, który zepsuje się po 3 miesiącach? Ktoś, kto oferuje zawodowo takie telefony, powinien wiedzieć, co tam zastosowano i dobrze nawet, żeby Wam pokazał na to jakieś kwity. Jeżeli nie ma kwitów, no to pewnym wyznacznikiem jakości danego refarba może być gwarancja, jaką na niego dostaniecie. Im dłuższa, tym lepiej, no bo wiadomo, że jeżeli ktoś daje, powiedzmy, roczną gwarancję na refabrykowany telefon, albo może nawet dwuletnią, jak macie szczęście, no to musi być pewien jego jakości, bo inaczej, no to wiadomo, jakby to się psuło, to by dokładał do interesu, naprawiając to albo wymieniając na inne. Zatem przy refarbach wydaje mi się, że podstawową sprawą jest zwrócenie uwagi na długość obowiązywania gwarancji, jaką dostajecie. A ogólnie, jak kupujecie telefon używany, to bardzo dokładnie czytajcie opis, bo czasem w opisach to, że telefon był refabrykowany, jest schowane bardzo głęboko. Znajdziecie to w opisie, ale jest to małym druczkiem, tak żebyście przypadkiem tego nie zauważyli. Także na to też uczulam, bo może się okazać, że wydaje Wam się, że kupujecie używany telefon, ale w oryginale. A on wcale już w oryginale nie jest, bo był refabrykowany i niekoniecznie przez producenta. Na to też patrzcie. Ale o refarbach spróbujemy jeszcze kiedyś pogadać. A na razie to dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia. Cześć.